O widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno mnie nie było na Palionowie, więc postanowiłem, że dzisiaj jest odpowiedni dzień na to, żeby wrócić. Ostatni raz na Palionowie byłem 7 dni temu, ponieważ w ostatnim czasie nie czułem nagrywania Palionowa. Jakoś miałem ochotę ponagrywać coś innego, więc nie było dlatego tyle odcinków, ale widziałem, że się domagacie w odcinkach, więc spokojnie wracamy. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że nie może być tak. Nie może być tak, że ja uciekam od Lucyfera, uciekam od Pennywise'a z tego zamku i teraz w ogóle biegnę w jakieś niestworzone miejsca, żeby po prostu przed nimi uciec, więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku wrócę tam i dowiem się, co tak naprawdę Lucyfer knuje. Siema, siema widzowie, jesteśmy oczywiście w miejscu, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek z Palionowa, który był, no, tydzień temu, więc jak widzicie, teraz sobie przepalam tutaj, o, właśnie mi się przepaliło żelazo, więc bardzo fajnie. Przepaliłem sobie trochę żelaza po to, żeby móc zrobić jakieś podstawowe itemy, bo jak widzicie, straciłem wszystko właśnie w tej podróży, którą wykonałem, uciekając z zamku Lucyfera, ale zrobimy sobie tutaj na szybko, chociaż nie, ja chyba bardziej potrzebuję... Dobra, musimy znaleźć jeszcze jedną tom, jak to się nazywa, jeszcze jedną sztabkę musimy znaleźć. Z tego powodu, że muszę zrobić sobie, koniecznie muszę zrobić sobie wiadro, bo bez wiadra to czuję się jak bez ręki po prostu, widzowie, wiecie o co chodzi. Dobra, wychodzimy stąd. Ja tu słyszę jakiegoś, kurczę, tego chłopa, tego handlarza, gdzie on jest? Ha. Przecież go słyszałem. A, tu jest, w wodzie. I na niewidce siedzi, a nie, jest widzialny, dobra. Czy masz jakieś fajne oferty, czy dalej jesteś, czy dalej skamujesz? Uwaga. Ej, miał wiadro! Ale za 5 emeraldów, ja nie mam 5 emeraldów, no kurde, skąd ja mam mu tyle wytrzasnąć teraz, ej, to jest niesprawiedliwe. Dobra, musimy w takim razie znaleźć jakkolwiek żelazo, żeby po prostu je na szybko przepalić, bo ja, no przysięgam, potrzebuję to wiadro, bo bez wiadra może być ciężko w jakiejkolwiek po prostu rozgrywce. Ja zawsze, jak nie wiem, jak się spada do wysokości, o, patrzcie, idealnie, jedno, jaki mam go, ile żelaza, dobra, normalnie to przepalimy jeszcze, żeby zrobić sobie podstawowe narzędzia, bo musimy wrócić na ten zamek, dowiedzieć się, co tak naprawdę tam knuje Lucyfer i Pennywise, bo nie odkryliśmy tego, musieliśmy uciekać, bo zostaliśmy najpierw uwięzieni, później musieliśmy, no, uciekać, bo nas tam gonili i tak dalej, więc to nie możemy się poddać. Ja przynajmniej, ja się nie chcę poddać, więc ja się nie poddam, widzowie. Tylko czekajcie, musimy tutaj jakoś teraz przepalić to na szybko. Ja nie mam w ogóle węgla, musimy znaleźć jeszcze węgiel, bo no nie będę przepalał przecież drewnem. Halo, czy jest tu gdzieś węgiel? Halo? Tam jest węgiel, widzę węgiel, dobra, jesteśmy uratowani. Najgorsze jest to, że się zaczyna noc, to też nie jest dobry znak. Zawsze, kurczę, zawsze tak jest. Zawsze jak zaczynam nagrywać na Palionowie, to się robi noc. Zawsze jak muszę jeszcze iść do tego zamku czy coś, to zawsze to jest za każdym razem. Nie podoba mi się to totalnie, no ale trudno, musimy jakoś stoczyć temu, stawić temu czoła oczywiście. Czekajcie, musimy sobie ogarnąć, wezmę ten węgiel cały stąd zbiorę, żeby już po prostu mieć na przyszłość, bo nie wiem czy już... Właśnie boję się strasznie, że Lucyfer podczas mojej nieobecności mógł zaatakować Palionowo i na przykład, nie wiem, spalić mi chałupę i ja może już nic totalnie nie mam, więc musimy zebrać tak naprawdę wszystko, co może nam się przydać, bo nie wiem, do czego w ogóle wracam, czy w ogóle do czegoś wracam, czy wracam do niczego. Może tak być, że wracam do niczego, a wtedy no nie będzie kolorowo, widzowie. O kurczę, żwir, dobra. Dobra, tu jeszcze ten ile tu jest tego węgla? Ja nie mogę, jakie duże złoże. Dobra, bierzemy te... O, dobra, jest ostatnie. Okej, okay, i teraz możemy tu wyjść. Bierzemy to, robimy na szybko wiadro i jesteśmy gotowi na podróż tak naprawdę. Dobra, szybkie wiaderko. Dobra, let's go. Bierzemy tutaj węgiel, żeby... Niech to się dopali do końca. Już nie będę marnował węgla, który właśnie zebrałem, więc nie będzie ten. Ja szybko sobie ogarnę wodę. Pojedziemy tam. Tylko właśnie, widzowie, najgorsze jest to, że ja nie pamiętam, w którą stronę było do Palionowa. Naprawdę, przysięgam. Ja już się troszkę pogubiłem i nie wiem, w którą stronę mam teraz iść. Chyba w tamtą, tak mi się wydaje. Tak to chyba wyglądało, ale nie jestem pewien, i boję się, że ta podróż, którą będę odbywać, no niestety zakończy się tym, że nic nie znajdę. Ej, dlaczego nie mam wody? Przecież zebrałem. No nie, dobra, to jest jakiś skam, widzowie. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie to ostatnie żelazo, które nam się przypali. Jeszcze raz pójdę po tą wodę, ale nie podoba mi się to, że tak zostałem oskamowany w tym momencie. Dobra, idziemy po tą wodę. Mam nadzieję, że teraz mi się normalnie zbierze. Tam widzicie, się zrobiła taka dziura. Jakbym zabrał, coś się zbagowało. No nieważne, bierzemy jeszcze raz tą wodę. Mamy wodę? Mamy wodę, dobra, lecimy w takim razie. To chyba w tamtą stronę było, tak mi się kojarzy. Tam jest dżungla, to chyba w tamtą. Ej, to chyba w tamtą było, czekajcie. Bo to było... Tak? To było... Przechodziliśmy koło jakichś gór na pewno, więc to mi się wydaje, że może być jakoś tutaj w tym... w tamtą stronę. Wiem, że przechodziliśmy koło domku... Dziadka Paliona, czy coś takiego? O, to jest ten dom? Czekajcie, czy to było to? Czekajcie, to chyba było to, czyli chyba dobrze idę. Tak mi się wydaje. Dobrze, że taki punkt był po drodze, bo teraz mam przynajmniej jakieś odniesienie. Czyli chyba tędy szliśmy, tak mi się wydaje. Ale nie mam pewności, no naprawdę, przysięgam, nie wiem, czy to było na pewno tutaj. Ale no wydaje mi się, że taki dom to właśnie... Tak, to na bank to było tu. Jak tu jest portal na dole, to jest to. Tu były schodki i za tymi schodkami był portal. To jest chyba to. No, jestem już prawie, że pewien, że to jest to. Uwaga, jest portal, dobra, czyli to jest to. Nawet tam jest tabliczka.
Tylko ja tego nie widzę, ostatnio zrobiłem tak i tak, dom pradziadka paliona. O, to było pradziadka, o kurde, to już też w ogóle po bandzie, to już mega dawno, ale dobra, to lecimy w tamtą stronę. Czyli dobrze myślałem, że to stamtąd przyszliśmy, tak? Tak, chyba mam nadzieję, szczerze mówiąc nie wiem, nie pamiętam. Jeżeli to jakoś było pokręcone i my nie przyszliśmy stąd, to się zgubiłem już i nie wiem jak wrócić z powrotem do domu. No ale mam nadzieję, że to było gdzieś tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tu jest, tak, dobra, tu jest woda, to musi być tu. No nie wierzę, że to nie jest tu. Naprawdę, dobra, czekajcie, stawiam tu łódkę i płyniemy w ten sposób. Szybciej będzie jak zejdziemy. O, idealnie, no i... Widzowie, ja się troszkę na tych rzeczach znam. Dobra, lecimy w stronę zamku. On powinien być... Z moich obliczeń wynika, że powinien być wprost przed nami. Że tak się powinien pokazać. A czy tak się pokaże? Nie wiem, to się zaraz okaże. Ale powinno tak to być. Z tego co... Albo... Tak, jest? Czekajcie. Jest, dobra, jestem. Boże, on tak strasznie wygląda i zawsze w nocy tu jestem. Dobra, wejdziemy tym razem jakoś od innej strony. Albo nie, wejdziemy tym, co zrobiliśmy sobie przejście. Muszę tam też odłożyć łódkę, żebym miał pewność, że tam jest, jakbym musiał uciekać. Bo domyślam się, że będę musiał uciekać, więc lepiej być przygotowanym na to. Nie mam więcej, kurczę, nie mam więcej drewna, żeby zrobić... To jest w ogóle z kości chyba, te drzewa. To z tego nie zrobię za bardzo sobie łódki, ale musimy ogarnąć szybko jakieś drewno, żeby miał z czegokolwiek jak zrobić tą łódkę. Dobra, przejdźmy tu. Tutaj to było. Tak, i tu jest łódka? Nie ma. Musimy tu odłożyć łódkę, aczkolwiek wiecie co? Zabiorę ją ze sobą. Zabiorę ją ze sobą, lepiej mieć ze sobą coś takiego, bo nie wiem z której strony będę musiał uciekać i tak dalej, więc lepiej mieć ze sobą takie rzeczy, a nie mam tu nigdzie drewna żadnego, żebym mógł zrobić kolejną łódkę, więc po prostu zróbmy tak, że wezmę sobie tą ze sobą. Dobra, i teraz tak, przejdźmy tędy, powoli, trzeba tutaj uważać. Ja nie mam niestety poty na niewidzialność, więc to jest dodatkowy minus do tej całej wyprawy, bo może mnie ktoś zauważyć i nie chciałbym tego bardzo, bardzo bym tego nie chciał, ale o kurczę, pochodnie postawiłem. Dobra, przejdźmy tu. Dobra, jest spokojnie. Ja może te pochodnie zabiorę, bo bez sensu, żebym sobie tutaj tak świecił. Przejdźmy tędy. Tutaj wtedy było zamurowane chyba, tak mi się kojarzy. Tam, kurczę, już nie pamiętam, gdzie to było, ale chyba tutaj był ten tunel zamknięty, ale czy jest? Nie, już nie ma. Dobra, idziemy powoli. Lecimy w takim razie i zobaczmy. Lucyfer? Dexter? Ej, o co chodzi? Czekajcie. Panie, oto wyniki eksperymentów, o które prosiłeś. Ej, o co chodzi? O co chodzi? Ej, co jest grane? Ej, to jest ten Dexter? To jest... Wszystko idzie zgodnie z planem. Ej, o co chodzi? Co jest grane? Czekajcie, ja muszę tu się tak skitrać, żeby mnie nie zauważyli. Wszystko... Z jakim planem? Ej, dobra, czekajcie, czuję, że odkrywamy dzisiaj coś, czego nie chcielibyśmy bardzo odkryć. Ale gada z Lucyferem, ewidentnie potrzebuje tylko odpowiednich materiałów. Okej, czyli on coś po prostu, on coś tworzy, jakąś broń, albo nie wiem totalnie o co chodzi, ale coś tworzy i tam do tego Lucyfera się zwraca, Lucyfer ma go chyba gdzieś i wszystko pójdzie po naszej myśli. Okej, dobra, czyli on tam z nim jakoś gada, czekajcie, ja muszę, wiecie co ja zrobię? Ja zrobię tutaj szybkie takie przejście, żebym mógł tutaj się skitrać w razie, gdyby on tutaj postanowił iść. I teraz tak, dobrze, idź już, taki raport wystarczy. O kurde, dobra, zamurujmy się tu. Czy on będzie tędy iść? Tak jest, panie. Gdzie on jest? Znikł. A nie, idzie. O, dobra, idzie tędy. Okej, idzie tędy. Dobra, złożył jakiś raport i sobie poszedł. Czekajcie. Wchodzi po schodach. Zatrzymał się. Nie, idzie dalej. Dobra, idziemy za nim w takim razie. Musimy się dowiedzieć, co on tak naprawdę tam knuje. Tam nie chce, zostanie ten Lucyfer. Ja tam nie chcę iść. Dobra, teraz gdzie on poszedł? Tam na dół poszedł. Widziałem jego nick. Dobra, idziemy w zakazane miejsce. Tutaj nie mieliśmy pójść. Nie wiem, nie, do... Czekajcie, tam jest Lucyfer, dobra, tam... Okej, on idzie tędy. Ej, to jest chyba ten Dexter w ogóle z tego. Nie wiem, czy oglądaliście bajka, była taka, w telewizji leciała. Laboratorium Dextera się nazywało i to jest faktycznie ten naukowiec, kurde, czy... On tam otworzył jakieś drzwi. Ej, no, otworzył jakieś tajne drzwi chyba, słyszałem, że otworzył drzwi. Czekajcie, gdzie tu jest jakieś... Tu są drzwi. Okej, tu coś jest, ale czekajcie, bo on tutaj jest za tym. Gdzie jest ta książka? Jaka książka? Ej, on szuka jakiejś książki, dobra widzowie, to jest powalone. Ale dobra, on tam, nie mogę tam wejść na razie. Mam. O kurde, co jest? Co się stało? Gdzie on przyszedł? Ej, on tam przyszedł przez jakieś tajne przejście dalej. Wrócił? Nie, czekajcie. Jest tam po drugiej stronie. Dobra, muszę tam pójść. Tutaj jest jakieś, tu jest przejście, dobra, klikamy ten. Przechodzimy dalej, okej, jesteśmy. Gdzie on poszedł? A, jest tu! O kurde, ale wystraszony jestem, bo on jest tuż obok mnie. Dobra, ja musi pójść sobie gdzieś dalej, bo ja nie mogę tak ryzykować, będąc nim bliżej. Dobra, schodzi tam gdzieś na dół. Widzę, że schodzi, dobra. O, tu jest jakiś przycisk, to jest chyba ten. Tak? To jest chyba ten. Dobra, otwieramy to. Dobra, on przecież gdzieś dalej, tu znowu jest, gdzieś jest znowu przycisk. Ten?
Nie, to jest to. Kurde, gdzie on przeszedł? Gdzie jest przycisk? O, jest, jest! Dobra, mam tu. Dobra, czekajcie, jeszcze raz, bo nie zdążyłem przejść. Szybko, szybko. Okej. Jest tam ten Dexter. O nie, dobra. Ej, on tam gdzieś idzie do czegoś. Ja nie wiem, czy ja tam mogę schodzić, bo ja nie wiem, co tam się kryje, ale czuję, że odnajdziemy dzisiaj coś, czego nie chcielibyśmy odnaleźć, przysięgam. To się zapowiada naprawdę grubo. Dobra, zejdźmy tu na dół. O kurde, jest tam. Dobra, nie, ja muszę uważać, muszę koniecznie uważać. Nie wiem, czy on tam gdzieś dalej przechodzi, czy co on... Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Znikł! Ej, tu jest jakaś dziura. O kurde, tu jest tajne przejście! Ej, co jest? Dobra, czekaj, co tu kapie? Czy tu kapie lawa? O kurde, tu jest lawa gdzieś na górze. Dobra, czekajcie, zejdźmy na dół. Tylko ja tu muszę zrobić sobie takie normalne zejście jakieś. Okej, widzę, że tu są schody. Dobra. Musimy tak zrobić, żebym mógł później w razie czego szybko uciec. Czemu on tak stoi przy tych drzwiach? Co jest, kurde? Ej, dobra, wszedł tam do środka. Dobra, idziemy za nim. Dokąd on zmierza? Co on tam próbuje zrobić? Nareszcie w domu. Czy to jest jego laboratorium? Ej, czy to jest laboratorium Dextera właśnie, do którego my idziemy? To jest powalone. Dobra, czekajcie, tu do rękę sobie wezmę. Co on tam kmini? Cześć, koniś, jak ci dzień mija? O co chodzi? Ej, co jest grane? Co tu się dzieje? Co on tam ma? Ja chciałbym tam wejść, ale ja tam nie mogę wejść teraz, bo mnie zauważy na 100%. Nie, no co jest grane? Gdzie on tam chodzi? Dobra, gdzieś tutaj przechodzi na bok. Nie wiem, co on tu kmini, ale dobra. Czy ja mogę tam zejść teraz? No nie mogę, on dalej jest jakby w pomieszczeniu. Gdzieś tu po boku jest. Co on tam ma? Co on tam... Dobra, zaraz, ja muszę tam wejść. Nie mogę tam nie wejść. Dobra, on przecież gdzieś dalej otworzył kolejne przejście. Okej, czyli możemy teraz chyba swobodnie przejść. Co to jest za laboratorium? Ej, co jest grane? Kurde, tu ma brodawki. To jest ten koń, do którego on powiedział koniś. O kurde, dobra, czekajcie. Jakie laboratorium w ogóle? Co jest grane? Co on to ma, kurde? Co on tutaj planuje w takim razie? Tam jest... O kurde, czy on tu... On tam chodzi, on zaraz tu będzie chciał wrócić, czy coś? On... Ej, słyszę, jak podkami rzuca, czy coś. O kurde. Idzie tu, czy nie? A masz? Ej, co on tam robi? Co to jest? Dobra, nie, widzowie, wiecie co? Mi się wydaje, że nie powinienem teraz tutaj w ogóle być, skoro on tutaj jest, tylko się włamać tutaj w momencie, kiedy go tutaj nie będzie najlepiej. Zamuruję to tutaj, tu jest ten jeden blok, który on rozwalił, więc to zostawmy na razie. Ale muszę tutaj przyjść w momencie, kiedy go tutaj nie będzie. Nie mogę teraz tego robić, bo on tam jest i zbyt dużo ryzykuje, więc ja nie chcę po raz kolejny wpaść tutaj w jakieś zamknięcia. Dobra, czekajcie, gdzie tu jest jakiś przycisk powrotny? Gdzie tu jest przycisk powrotny? Ej, co jest? Gdzie jest przycisk powrotny? O, jest! Dobra, to jest to? Tak, to jest to, dobra. Teraz tak, jak dobrze pamiętam, to tędy dało się uciec chyba. Tędy i tu na dół, tak dobrze kojarzę? Czekajcie, o już nie wiem, nie pamiętam. Ale chyba... Tak, mamy wyjście. Dobra, jest dzień akurat, więc super. I teraz musimy stąd się wydostać. Ja nie chcę już iść normalnym tą trasą, tylko ja sobie wyskoczę po prostu na bombę do wody. I płynę z powrotem na palionowo, bo muszę zobaczyć, co tam się dzieje, bo nie wiem, czy mam do czego wracać, czy nie. O kurde, o dobra, udało się wpaść do wody, myślę, że nie dolecę. Lecimy na palionowo. To sprawdzę już sobie na następnym odcinku, więc ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku, gdzie mam nadzieję, że odkryjemy, co tak naprawdę Dexter ukrywa w tamtym laboratorium, bo czuję, że tam jest broń, która będzie miała na celu unicestwić całe palionowo, więc mam nadzieję, że odkryjemy to i pokonamy ją, zanim oni jej w ogóle zdążą użyć. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo, widzimy się jutro. Pozdro, cześć, pa, pa.